Witajcie, młodzi czarodzieje. Witajcie w szkole magii Harry'ego Pottera. Takie słowa zostały wypowiedziane po raz pierwszy w kwietniu 2017 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Witolda Kombrowicza w Kielcach w czasie otwarcia szkoły magii na podstawie Harry'ego Pottera. Widząc ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży cyklem o Harrym Potterze, postanowiliśmy zrealizować dziecięce marzenia i założyć w bibliotece taką szkołę. Zajęcia skierowane są do uczniów klasy 05 szkoły podstawowej, ale świetnie odnajdują się tu również przedszkolaki oraz uczniowie klas starszych, to jest 6 i 7 klasy szkoły podstawowej. Warsztaty rozpoczynają się od powitania młodych czarodziejów przez panią profesor Minervę McGonagall w tej roli Katarzyna Czyż oraz profesor Sybille Trelawney w tej roli Elżbieta Marcinkowska. Następnie pojawia się na suficie profesor Albus Dumbledore, dyrektor szkoły. W tą rolę wcielił się Paweł Piotrowski. Po przemowie profesora następuje przydział do 4 domów. Dzieci dostają również peleryny, kapelusze i różdżki na czas pobytu na warsztatach. Pierwsze zajęcia to zajęcia z różdżkarstwa. Dzieci poznają zasady korzystania z różdżek i uczą się między innymi odpowiedniego trzymania różdżki. Następne zajęcia to zaklęcia, na których uczniowie wprowadzani są w trudną sztukę rzucania zaklęć. Potem pani profesor Sybilla Trelawney zaznajamia uczniów z tajnikami sporządzania eliksirów. Następnie uczniowie przychodzą do wykonania zadania, a mianowicie odnalezienia kamienia filozoficznego. Po wykonaniu zadania rozgrywa się mecz w Quidditcha na zasadach, jakie obowiązują w tej szkole. Na zakończenie następuje podliczenie punktów i ogłoszenie wyników. Zwycięski dom otrzymuje puchar, to znaczy dyplom domu. Książki o Harrym Potterze możecie znaleźć na półkach w naszej bibliotece. Zachęcamy do czytania.